Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania 100 Dzieci w grze The Sims 4. Jak widzicie, pograłam sobie trochę, bo dograłam do końca tak naprawdę niedzielę. Potem tak naprawdę się nic nie działo, dzieciaki tam troszeczkę się pobawiły, coś porobiły. Tomek pomagał małym dzieciom, nasza Ania i Zeus już mają wszystkie umiejętności na poziomie trzecim. Tak naprawdę głównie siedziały na nocniku w tym czasie, jak się obudziły, bo po poprzednim odcinku szły spać, a więc jak tylko je wieczorkiem obudziłam, to cały czas siedziały na nocnikach. Wszystkie jakieś tam inne umiejętności, które, wiecie, musieli tylko lekko dobić na trzeci poziom. Chyba Zeus musiał poruszanie, a Ania musiała myślenie dobić na trzeci poziom, ale tam, wiecie, było raptem, nie wiem, z 10% musieli tutaj jeszcze wbić, żeby być na tym trzecim poziomie, więc to zrobili bardzo szybciutko. I znowu później w nocy szybko wszyscy poszli spać, a więc tego Wam już nie pokazywałam. Lena tak naprawdę cały czas malowała obrazy, dzięki temu mam troszeczkę więcej simolonów. Była na razie w dosyć dobrym, tak naprawdę, w dosyć dobrej formie, więc właśnie sobie pomalowała troszeczkę obrazy. Mówię, Tomek troszeczkę pomógł właśnie z opieką nad małymi dziećmi. Tam Tomek nawet położył maluchy spać, więc poczytał im do snu, więc było wszystko dobrze. Więc tutaj nie mogę na nic narzekać i dlatego już Wam tego nie pokazywałam, bo to była taka normalna rozgrywka. Stwierdziłam, że wolę zdecydowanie Wam pokazać dzisiejszy poniedziałkowy dzień simowy, bo dzisiaj prawdopodobnie większość dzieci, albo nawet i wszystkie, będę miał urodziny, bo jeszcze Afrodyta nie wiem, kiedy będzie miała powiadomienie. Nie, to chciałam kliknąć to, bo tutaj jest, że we wtorek ma urodziny. Ja chyba dostałam powiadomienie, że Afrodyta ma za kilka dni urodziny. Chyba nie wiem, czy to była w niedziela, bardzo późny wieczór, albo poniedziałek, wczesne rano, więc mniej więcej tak na przełomie poniedziałku i wtorku będzie pewnie powiadomienie. Pewnie we wtorek rano. Tak wiecie, w okolicach drugiej w nocy czy trzeciej będzie powiadomienie o tym, że Afrodyta ma urodziny, więc pewnie zrobimy też jej w tym odcinku. I mamy burzę z piorunami. Nie wiem, czy tutaj w tej serii tutaj mieliśmy już burzę z piorunami. Wiem, że ostatnio miewałam dość często burzę z piorunami w serii. O właśnie, idealne dziecko, bo tam właśnie było lato i właśnie były sobie burze z piorunami i tutaj widzieliście albo słyszeliście już pierwszy piorun. O Jesiu, te pioruny są tutaj tak realistyczne, niesamowicie realistyczne. Czy wszyscy sobie wzięli jedzenie? Maluchy wzięły jedzenie, więc mogą jak najbardziej to schować. Ty jeszcze musisz zrobić jedną rzecz. Musisz wziąć prysznic, bo bliźniaki Marta i Kuba pierwsze brały prysznic po wstaniu i teraz możesz sobie wziąć ty, bo już zwolniły prysznic, wszyscy idą do szkoły, tak jak mówię, wszyscy dzisiaj mają dostać szóstki w szkole i będzie można je postarzyć. Bliźnięta już można postarzyć, bo uzyskały właśnie ten trzeci poziom umiejętności. To też zrobię, ale to zrobię, chciałabym zrobić razem z Wami. O, kolejny piorun. Jak widzicie, mamy dzień rabatów. Nie wiem, czy coś dzisiaj kupimy, czy nie, to jeszcze zobaczymy. Tu musimy zmienić brudną pieluszkę. Tutaj trzeba będzie jeszcze wykąpać maluchy. To też sobie za chwilę zrobimy, jak wszyscy sobie, wiecie, powoli pójdą do szkoły. Czy ty, Lena? Nie, myślałam, że Lena będziesz sprzątać, ale na szczęście dziecko cię tutaj wyręczyło. O właśnie, możesz jeszcze przytulić Afrodytę, żeby tam wiedziała, że jest tutaj kochana. I tak, wykąpiesz nam po pierwsze Anię, bo ona jest taka najbrudniejsza. Ty w sumie mógłbyś wykąpać Zeusa, może byś jeszcze zdążył? A spróbuj. Tam widzę, że maluchy rozmawiają ze sobą. Przy jedzeniu tam rozmawiały. Widzę, że tu będziecie się obejmować czy coś, co nie? Tak. A moglibyście mi sprzątnąć te talerze po maluchach? Byłoby miło. No, myślę, że maluchom zrobimy urodziny jako pierwszym, zanim jeszcze cała rodzinka wróci ze szkoły. O to miałam powiedzieć. Ale najpierw jeszcze się wybierzemy do muzeum, bo musimy podziwiać te obrazy w muzeum, żeby uzbierać punkty. Teraz ja widzę, że mamy tych punktów satysfakcji dość mało, bo właśnie w komentarzach mi pisaliście, że mogłabym właśnie wydać te cechy, czy te punkty, które ma Lena, na właśnie jakieś cechy. I tutaj zastanawiam się, co by jej wziąć. Proponowaliście w komentarzach, zaraz niech znajdę, czarującą. O, na czarującą nie stać. Ale była też jedna świetna propozycja. Była to propozycja... A gdzie to jest? Halo, halo. Gdzie jest drzewko pieniężne?
Czy drzewko pieniężne trzeba jakoś odblokować tutaj? Bo nie widzę. Erudytka. Super, nie no, super ogrodniczka to nie jest. Nie ma. Ktoś mi właśnie pisał, żebym wzięła drzewko pieniężne, ale drzewko pieniężne to chyba trzeba mieć jakiś poziom czegoś, wydaje mi się. Nie wiem, czy nie jest to też związane albo z karierą ogrodniczą, bo ja tutaj nie mam na liście drzewka pieniężnego, jak widzicie. Oczywiście dodatek mam, ale jak widzicie, drzewka pieniężnego nie ma. Bo to nie będzie w eliksirach ani nic, bo tutaj dałam tylko cechy. Może w eliksirach będzie drzewko pieniężne? Nie, nie będzie. A więc nie ma, więc nie wiem, czy jeśli ktoś wie, bo jeszcze drzewka pieniężnego nigdy nie miałam w Simsach, jakoś zawsze o nim zapominam. Nie wiem, czy trzeba mieć jakiś poziom ogrodnictwa do niego, czy poziom florystyki, bo wydaje mi się, że bardziej ogrodnictwo niż florystykę. Być może na 10 poziomie ogrodnictwo trzeba mieć? Nie wiem. Nie wiem, piszcie mi, bo jak widzicie, ja nie widzę, żeby tutaj było, w szczególności, że ono miało być za 5000, więc powinno być tu gdzieś pod koniec. No, niestety nie ma. Co ja bym chciała kupić? Darmowe usługi. To już mogę kupić, a więc to kupimy od razu, bo to mi się przyda. I również z jedną z takich fajniejszych rzeczy jest oszczędna, ale na to jeszcze potrzebujemy. Więc zanim kupię jakąś tam czarującą i te inne, to chciałabym te dwie cechy, bo po pierwsze one obniżą rachunki. I za chwilę jak zamówimy sobie właśnie również, jak to się mówi, pokojówkę właśnie, to właśnie ona będzie za darmo dzięki cesze, darmowe usługi i też dzięki temu znakomicie zaoszczędzimy Simoleona. To jest chyba, wydaje mi się, ważne. Poza tym usługi właśnie takie jak pokojówka czy ogrodnik można mieć. Zakazana jest tylko tak naprawdę niania w tym wyzwaniu, więc nie musimy się tutaj martwić, że będę tutaj coś łamała zasady, bo pokojówka jest, sprzątaczka jest dozwolona, więc jak najbardziej sobie zamówimy, w szczególności, że widzę, że widzicie, że te talerze nam się wszędzie tutaj gdzieś walają, tu jest brudny, widzę umywalka, tu za chwilę są gdzieś kałuże, trzeba nocniki cały czas czyścić. Wydaje mi się, że już z taką wielką rodziną, z takim dużym domem sobie możemy już powoli pozwolić na pokojówkę, poza tym mając aż tak dużo tutaj właśnie simów, rzeczy do zrobienia, jak najbardziej możemy sobie gosposie z terminarzem wizyt wziąć i zamówić. No dobrze, więc maluchy tam będą sobie coś robiły, nie wiem co. Niech robią co chcą tak naprawdę dzisiaj, bo my i tak za chwilę idziemy do Wierzbowej Zatoczki, do muzeum, o właśnie, do muzeum, obejrzeć te sobie obrazy, a później postarzymy maluchę. No więc lecimy. Myślę, że nikogo ze sobą nie zabieramy, a jakby co, przypominam, w poprzednim odcinku Vlad stał się naszą miłością i jesteśmy już z nim w ciąży, więc jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam, bo się działo. Nie mówcie mi, że wszystkie dzieciaki wróciły ze szkoły. Nie, nie wierzę. A mają chociaż... No nie, nie, one miały być w szkole i miały dostać szóstki w szkołach. No halo, jak to... Nie, ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam, ja tu chciałam tylko przyjść obejrzeć obrazy. Dzieciaki miały być w szkole. Dlaczego mi się tak dzieje? Dlaczego nie mogę podróżować, gdy dzieci są w szkole? Halo. O, jeszcze ci się parasol zepsuł. Biedna Lena. No dzieciaki... O, teraz trzeba będzie czekać do wtorku, żeby we wtorek uzyskały szóstki w szkole. Dobra, jeden obraz ci się zaliczył, chodź po kolejny. O nie. I mogłam poczekać z tymi obrazami, co nie, ale nie, ja musiałam iść od razu. 10 poziom malowania mamy, więc już tylko obrazy. Widzę, że mamy dość dużo punktów znowu, więc jak najbardziej możemy kupić cechę oszczędna, która nam tutaj obniży rachuneczki i to jest dla mnie ważniejsze niż cecha czarujący, bo to możemy prosto, wiecie, załatwić za pomocą aury flirciarskiej, a do tego mamy już właśnie nagrodę za jedną z randek, więc jak najbardziej nie jest nam to potrzebne. Masz tylko zepsuty parasol, więc niestety Lena,
Nie idzie pod parasolem i będzie mokła teraz w te burze, kurczę. Będziemy moknąć w burze. No ale cóż, parasol się zepsuł. I jeszcze rachunki przyszły. To od razu nie to. Halo, skrzynka chce kliknąć. Halo, gro. Opłać rachunki. Tak, proszę mi tu opłacić rachunki. Gosposia... Uuu, gosposia była, bo jest czysto. No i co wy robicie, dzieciaki, tutaj? No miałyście być w szkole wszystkie. Jak nie jesteście w szkole, to już proszę mi raz, dwa odrabiać lekcje. No ja przecież ja nie wierzę, jeszcze spadła im ocena, kurczę. No on nie jest w, no, w zakresie odpowiedzialności już. No po prostu... Dzieciaki odrabiają lekcje. Ja jestem zła, 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 bo mi błąd w grze to jest... Irytujący błąd w grze, bo to jest tylko i wyłącznie błąd w gry, spowodował, że dzieciaki nie mają szóstki w szkole, bo one miały już wszystkie tutaj paski, gdzie to jest, wszystkie miały już tutaj te zatwierdzone paski i tylko wymagało jeszcze tylko, żeby przyszło z tą oceną i żeby miały szóstki. Ja tu zapomniałam, że taki błąd występuje. Ale myślałam, że jak po prostu tak sobie podróżuję, to może nic nie będzie, no. Niestety. Niestety myliłam się. Ale w dzisiejszym odcinku będą urodziny, a więc my tutaj sobie wszystko przyspieszymy i dzieciaki pójdą do szkoły we wtorek, wrócą i będą te urodziny. A więc w dzisiejszym odcinku przyspieszamy wszystkie dzieciaki. Maluchom zaraz zrobimy urodzinkę, więc one sobie też we wtorek pójdą do szkoły. A ty co? Halo, halo, halo. Możesz robić wszystko, byle nie bałaganić. Nie, nie nazywaj lalek. Byle byś mi tu nie bałaganiła, dziewczyno. Dobra? Mama za chwilę wszystko posprząta, bo mamusia się troszeczkę tutaj tylko podzabawuje i będzie dobrze. Okej? Okay? No, praca domowa odrobiona, widzę, Zeus. W takim razie robisz dodatkowe zaliczenie. Nie ma tutaj obijania się. Jak nie poszedłeś do szkoły, to przynajmniej odrobisz wszystko, co jest do odrobienia. Okej? Okay? Dobra, możemy wyczyścić też nocniczek. Mama weźmie prysznic i za chwilę będziemy robić maluchom urodziny, tylko mam nadzieję, że nie będziesz rozrabiał. Nie, idziesz sobie poglądać książeczkę. I to jest właściwa postawa, a nie tak jak siostra będziesz tutaj bałaganił, rozwalał i w ogóle. Tak nie może być. Na to to się absolutnie nie zgadzam. A teraz co będziesz robił? A, idziesz dalej oglądać książeczkę. Bardzo dobrze. A ty co? A ty bałaganić. No mała rozrabiaro, no... To siadaj do klocków i się nimi baw, ok? Nie rozrabiamy. Halo. No. No kurczę, mała rozrabiaka. Mały rozrabiaka nasz, no. Ojej, dobra. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie. A jak ty? Uzyskaj dodatkowe zaliczenie, proszę bardzo. Uzyskujemy dodatkowe zaliczenie. Nie ma, mówiłam, odpoczynku, bawimy. Nie bawimy się, tylko właśnie pracujemy. O nie! Dwa ciasta czekoladowe. I trzeba zrobić nowe. Niestety, wszystkie są wzięte z nich kawałki. Ja rozumiem, pierwszy kawałek najlepszy z tortu. Ale ten tort miał nam wystarczyć na kilka razy, no. Na kilka urodzin, a nie, że ja co urodziny muszę torty robić. Halo. Dzieciaki, opanujcie się. Dobra, ty sobie ładnie oglądasz książeczkę. Twoja siostra tam się ładnie bawi i nie... A, już skończyłeś oglądać książeczkę. To się pobaw obok siostry. Bo mama musi zrobić tutaj wam torcik, bo ktoś zjadł kawałek tortu, który miał na sobie świeczki. Tablica powiadomień pełna. Okej. Okay. Gdzie jest książeczka, którą się bawiłeś? Tak mnie zastanawia. A, wyposażenie masz. To damy tutaj do półki z książkami, okej? Okay? Dobra, ty zrobiłeś dodatkowe zaliczenie, tak? Jak tam u ciebie? Szkoła. No mam nadzieję, że przyniesiesz szóstkę. Na pewno będziecie się wszyscy ciężko uczyć w tej szkole. To już nie ma odwrotu, kochani. Niestety nie ma odwrotu. Mam nadzieję, że Lena nie weźmiesz kawałka ciasta, bo jesteś troszeczkę głodna. Proszę bardzo, nie bierz tylko kawałka ciasta, nie bierz kawałka ciasta, nie bierz kawałku ciasta. O, nie bierzesz, dobra. Dodaj świeczki od razu, proszę bardzo. Nie idź do tych lalek. Dodaj świeczki urodzinowe. Zeus. Nie, tak, Zeus. Zeus chciał się z mamą lalkami kurczę bawić i tutaj wszystko popsuł. A ty dodawaj... Jezusiu kochany, dodaj świeczki urodzinowe. Żadne baw się w deszczu, młody. Chodź tu. Wszyscy podchodzą tutaj, bo bliźniaki numer dwa
mają urodziny. Nie pytaj matki o nic, ani nie patrz się na matkę, ani nic. Idziesz spać. Nie idziesz spać, kochana. Będziesz miała urodziny. Proszę bardzo, brat idzie tutaj. Ty zmieniasz strój w strój codzienny i będą twoje urodzinki. Proszę bardzo, Aniu, schodzimy. Wszyscy mają, jak wszyscy mają urodziny dzisiaj, to wszyscy mają urodziny. Proszę bardzo. Pomóż zdmuchnąć świeczki. Ani, proszę bardzo. Zeusik sobie tutaj tylko idzie, nie przeszkadza na razie mamusi. Ty, jak już tu poszedłeś, to możesz zmienić brudno... Halo, a ty się nie... Do brata... Dzieciaki kochane, stójcie chwilę na miejscu. Będą urodziny. Ja wiem, że nie możesz podejść, bo ci brat zasłonił. A poza tym to ciebie to w ogóle, Afrodyta, trzeba by chyba nakarmić, co nie? Już nie byłaś 9 godzin karmiona. Ostatnio o 6 była karmiona. Więc wiecie. Zeus, a ty gdzie? A ty gdzie, Zeusik? Halo. Dlaczego nie mogę kliknąć na Zeusa? A, bo urodziny mamy. No dobrze. Dobra. Cecha i aspiracja dla Ani. Mam tu wylosowane dla wszystkich. Byłam przygotowana. Po pierwsze ma cechę ponura oraz aspirację kreatywną. Proszę bardzo. Dość ładnie wyszłaś. Oczywiście dopiero po odcinku ich wszystkich będę przebierała, więc teraz do końca odcinka będziesz w takim stroju, jaki ci gra wylosowała. Zeus gdzie? No Zeus zrobił to samo, co siostra. A miał stać i czekać na swoją kolej ładnie. Ale nie. Musiał być jak siostra. Musiał postąpić dokładnie jak siostra. Wyłaź z tego łóżka. Halo. A ty co? Nie będziesz mi tu malował i zajmował sztolgi. Proszę mi tu podejść. Za chwilę wszyscy sobie coś zjecie. Poza tym i tak musiałabym za chwilę coś ugotować. Co ty robisz? Zeus da radę sam zejść i się przebrać w normalny strój. Niech mnie już gra nie denerwuje. Proszę bardzo, Zeus. Bo mnie gra w tym momencie zdenerwowała. A ja jestem dzisiaj... Nie będziecie nic jedli. A jestem dzisiaj wyjątkowo wrażliwa na takie sprawy, bo cały dzień robiłam poprawki do mojej pracy dyplomowej, tak? Korekty według zaleceń promotora, więc wiecie, nie był to najlepszy dzień dzisiaj. Dużo pracy i moja głowa już nie pracuje najlepiej. Nawet musiałam sobie wziąć tabletkę przeciwbólową, bo mnie z tego wszystkiego głowa rozbolała, więc niech gra mnie nie denerwuje, bo jestem na skraju wytrzymałości dzisiaj, a dzieciaki stoją w miejscu. Co ty robisz? Nie jedz ciasto, jesteś tak gruba, jeszcze ciasto będziesz jadł. O Jezu, dzieciaki, gdzie ty leziesz? A ty gdzie leziesz? Miałaś podejść tutaj. Mieliście świętować urodziny brata i siostry i wszystkich. Proszę tu podejść z powrotem, Zeus. Halo, nie Zeus, Kuba, co już. A już ich wszystkich mylę. Dobra, jeśli chodzi o Zeusa. On wylosował, tak jak jego starszy brat, cechę miłośnik psów, zaś aspiracją ma umysłową. Proszę bardzo. Dobra. Lena, dodajemy świeczki do tego ciosta i myślę, że nikt go już nie zje. Mam nadzieję przynajmniej taką. To ciasto się widzę chyba już zepsuło. Które jest zepsute ciasto? Wspaniałe. Wspaniałe niby. Niby oba są dobre. Tu też jest jedna porcja. Dlaczego nie możesz dodać... Nie! Bo ja cię, kurczę, nie ma ciasta. No... To tego ciasta nie ma. Kawałek ciasta sobie wziąłeś. Naprawdę, no po prostu... Ja cię chyba trzasnę. Za karę gotujesz. Za karę gotujesz mi ciasto. Nie, no później ugotujesz. Najpierw matka wam ugotuje coś do jedzenia. Za karę będzie gotował ciasto. No bo normalnie mnie coś trafi. Proszę tosty z serem na kolację. Nie idziesz się bawić z dzieckiem. Wszyscy są głodni. Niech sobie zjedzą coś pożywnego, a nie ciasto. Matko święta, co to za rodzina? Ty musisz na toaletę. Biegnij na toaletę. Ja wam muszę w ogóle zmienić łóżka. Bo macie łóżka jak dla małych dzieci. To nie jest twoje łóżko, więc ja wam tu je muszę zmienić. Tu będą wasze łóżka, kochani. To jest wasz pokój. Ja w ogóle ten pokój dostosuję do potrzeb dzieci, albo w ogóle pozamieniamy pokoje. Zobaczymy, co zrobię. Aha, mam jakiś tylko jeden talerz. Nie mamy. Może zrobimy jakieś takie łóżka dzieciakom? Fajnie by było. Tylko zmienimy jakiś kolor na inny, żeby tutaj pasował do tego pokoju.
O, może takie. Podoba mi się to łóżko. Proszę bardzo. W takim kolorze. Takie lekko... Nie, aha, nie można postawić. To w takim razie do wyposażenia już nam i tak nie jest potrzebne. W sumie te też na razie pójdą do wyposażenia. Wiecie co? Wszystko, co dla małych dzieci, niech na razie idzie do wyposażenia. Niech mam to z głowy. Proszę bardzo. Izeus, to jest twoje łóżko, a to jest twoje łóżko, Ania. I proszę mi tutaj nie patrzeć na matkę. Kto jeszcze potrzebuje jedzenia? Ty możesz sobie wziąć porcję. Proszę bardzo. Za chwilę porcję sobie wezmą wszyscy inni. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Dlaczego chodzisz w domu z parasolką? Proszę mi tu w domu z parasolką nie chodzić. O, i miałaś chyba, kurczę, jeść. Nienawidzę bugów gry. No, a mówię, a dzisiaj jestem rozdrażniona. Więc tym bardziej, dobrze? Dziękuję, gro. No, jak tam Lena, idzie tobie gotowanie? Bo ty w szczególności jesteś głodny, musisz sobie wziąć porcję. Tomek, głupi Tomek, wziął kawałek ciasta. Ja już tego po prostu nawet nie skomentuję, po prostu. Ach, nadal jestem zła. Ale odpracuję. Nieważne jakiej jakości będzie to ciasto, będziemy na nim dmuchać świeczki. A ty gdzie leziesz? Nie idziesz spać, a tym bardziej zdrzemnąć się. Miałeś wziąć tutaj tosty z serem, proszę bardzo. Aha, to mogłabym usunąć, ale dobra. Oczywiście będziecie jeść na mamy łóżku, no po prostu nie ma lepszego miejsca, co nie? Oj, nie wierzę. Dobra, matka za chwilę też musi skorzystać. A kupiliśmy coś, a więc się dzień rabatów zaliczył, bardzo fajnie. A ty nie siedzisz, nie oglądasz telewizji, gotujesz mi ciasto. Obojętne jakie ciasto możesz, takie robisz, może być białe ciasto, skoro zepsułeś białe ciasto, nie idziemy na żaden festiwal. Nie, nie mam mowy, że miałem dzisiaj jakiś festiwal jeszcze szła. O nie. Oj nie. Dobra, gotuj. Tam nie stój przed, bo mama za chwilę musiałaby kolejne, wiecie, porcję ugotować, bo jedzenie przy takiej ilości simów to po prostu kończy się w po prostu ekspresowym tempie. Ale mogę jej dać, żeby w międzyczasie może namalowała jakiś obraz czy coś. Dobra. Dzieciaki w sumie... A, wy jesteście bardzo zmęczone. A ty co robisz z tym... Z tym talerzem? Tutaj zostawiasz. Wspaniale, po prostu wspaniale. Mógłbyś sprzątnąć ten talerz, a nie tak go tutaj dawać. Dobra, wy w sumie możecie iść spać. Jak jesteście aż tak zmęczeni, to możecie już iść spać. Bo i tak z wami nic dzisiaj nie będzie. Reszta może robić co chce. Byleby mi tutaj nie bałaganiła. A więc, nie wiem, baw się lalkami razem z bratem, bo widzę, że nie ma nic do roboty. Proszę bardzo. Nie możesz się bawić, ale... Ojejsiu, jakie oni mają okulary do swoich piżam. Dołącz do zabawy lalkami, mówiłam chyba. Ale piorun. Ciasto jakoś normalne. Bardzo dobrze. I dołóż świeczki. Nie bierz mi tutaj kawałków tego ciasta, ok? No. I możesz iść, nie wiem, wykąpać się, proszę bardzo. Będę miała cię z głowy na jakiś czas. I później... O, możesz naprawić. Proszę bardzo, jak najbardziej możesz naprawić zepsuty kibel. Zadanie twoje na dziś. Naprawić zepsuty kibel. No. Lena może iść powoli spać, widzę, bo jest zmęczona. Czy tam widzę jakąś szklankę wody? Widzę. To jest czyjaś zabawka? Kogo? Twoja. Oczywiście, że twoja. Rzucasz te zabawki po całym domu. A później leżą rozwalone po całym domu. Ojejusiu, simy kochane. Kochane simy. No ale co, ja myślę, że widzimy się, gdy dzieciaki wrócą do szkoły, no bo wiecie, wyprawka do rano będzie standardowa. I widzimy się, jak wrócą ze szkoły i będą z tymi szóstkami w domu, co nie? Myślę, że nie ma co was tutaj przedłużać. Poza tym i tak postarzanie wszystkich i tak chwilę zajmie, więc widzimy się we wtorek po 15. Dzieciaki przyszły już ze szkoły, mają ładnie szósteczki. Niestety jeszcze powiadomienia o urodzinach Afrodyty nie było. No ale to nic, ale jak widzicie, szóstkowy uczeń,
Szóstkowy uczeń, szóstkowy uczeń. Dodatkowo Tomasz jest w zasięgu odpowiedzialności, więc może mieć urodziny, a więc jak najbardziej wypowiedz życzenie. Proszę bardzo, jako pierwszy idziesz, bo jesteś najstarszy. Później pójdzie Kuba, a później pójdzie Marta. Jeśli chodzi o wyprowadzenie go, to zrobię to osobno już po odcinku, gdy też będę później pozostałych przebierać, a więc to już zrobimy poza odcinkiem. Proszę mi tu podejść wszyscy. Halo, 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 halo. Gdzie to jest rozłożenie się? Halo, halo, co to jest? Aha, matka, bo ktoś tam chciał iść oglądać. Proszę mi tu podejść. Halo, halo, świętujemy urodziny. No co to jest? No niby świętujesz urodziny brata, ale gdzie? W pokoju swoim? Halo, halo, no właśnie, nie, tak myślałam. Co to za dzieci się, co to jest za rozchodzenie mi się? Nieładnie, nieładnie. Ale jeśli chodzi o cechę Tomasza, to jego ostatnią cechą jest cecha nieprzystępny. No, ciekawy zestaw. Niechlujny, geniusz, nieprzystępny. Dodatkowo udany rodowód. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy zestaw. Proszę bardzo, może spodziewać się prezentu od ojca. Proszę bardzo, dodasz świeczki urodzinowe od razu. Później następnie Kuba, proszę bardzo, nie będziesz się bawił zabaweczką żadną, nie, 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 jak tylko twój brat doda świeczki urodzinowe, to ty wypowiesz życzenie, proszę bardzo. I proszę mi się tutaj ludzie nie rozchodzić, bo brat ma urodziny. O właśnie, bardzo ładnie. Kuba, proszę bardzo, nie, no nie, no kto się chce iść bawić zabawkami, no proszę was, no dzieci drogie, no co to jest, urodziny są, a nie, no. Kuba, dmuchaś, a tu ktoś się chce bawić domkiem dla lalek. Już wiecie, dlaczego nienawidzę domków dla lalek? Bo normalnie absorbują taksimów. No. Dobra, Kuba ma cechę samotnik, tylko jeszcze muszę znaleźć tę cechę. Gdzie jest cecha samotnik? Tutaj, o proszę. A jaką aspirację? Ma aspirację pan na włościach. Proszę bardzo. Ło, jakie zwariowane włosy masz. Możesz oczywiście od razu... Halo, halo, gdzie to się rozchodzimy? Halo, halo, proszę bardzo mi tutaj podejść. Wszyscy... A, to ty chciałaś do tych lalek. Ha, już wiem, kto tak bardzo chciał do tych lalek. Proszę bardzo. Teraz jeszcze czas na Martę. Proszę bardzo, wypowiedz życzenie teraz ty, kochanie. I to będą ostatnie urodziny na dzisiejszy odcinek. A więc proszę bardzo, urodziny. Chyba, że czekamy jeszcze z urodzinami Afrodyty. Chyba, że. W sumie możemy, bo mamy dość mało odcinek. No, jeszcze pójdziesz z drugiej strony. Musiałeś obkrążyć z tyłu, oczywiście. A Afrodyta daje o sobie znać. Chwila, kochanie. Teraz twoja siostra jest postarzana. A cecha, jaką ma Marta? Jeśli ktoś dobrze przed chwilą patrzył, to Kuba jako cechę dziecięcą miał miłośnik psów. Marcia jako cechę nastoletnią wylosowała się cecha miłośnik kotów. Więc mamy w domu w sumie dwóch miłośników psów i jednego miłośnika kotów. Jako jej aspiracją jest to przyjaciółka świata. Gdzie tu mamy? Przyjaciółka świata. Proszę bardzo. A więc dość, dość ciekawe cechy. Proszę bardzo, możesz dodać świeczki. A mamusia tutaj może pójść. O, i w czym tkwi problem, kochanie? Afrodyto, w czym tkwi problem? Głodna jesteś? Coś często ostatnio głodna jesteś. No dobrze, później ją jeszcze poprzytulasz i będzie dobrze. No a więc dom i wszystko i wszystkich simów pozmieniam tak naprawdę na następny odcinek. Teraz sobie tylko jeszcze podrabiamy lekcje i poczekamy, aż będą urodziny Afrodytki razem, bo oczywiście jak tylko będzie mogła mieć urodziny, to jej urodziny wyprawimy. Proszę bardzo. Co ty masz w wyposażeniu? Coś mogę sprzedać? Mogę. Części do ulepszenia. Aha, bo mu kazałam naprawiać przecież toaletę. To już wiem z czego. Dobra, ale możesz w sumie iść tam się wykąpać. Jesteś spięty po szkole. A później, nie wiem, możesz sobie pooglądać jakąś telewizję. Czy wszyscy poszli odrabiać lekcje? Chyba tak. Bardzo ładnie. No, a więc Lena może robić swoje. I sobie na przykład wziąć jakieś... Nie ciasto, kochana. Ty i tak już jesteś... Dość grubiutka, więc może coś standardowego. Proszę bardzo. O, i przytuliłaś córeczkę, bardzo dobrze. Widzę, że znowu jest upalna pogoda. Wczoraj była burza z piorunami, teraz jest upalna pogoda. No dobrze, więc czekamy na powiadomienie.
przed końcem dzisiejszego dnia musi się pojawić, więc. Bo chyba tutaj nie było. Chyba nie ominęłam. Prawa ocen. Nie, nie było. Absolutnie nie było. A więc czekamy, czekamy, czekamy na powiadomienie. Och, na pewno się pojawi. Niedługo też powinien pojawić się tam poród, bo ile mamy? O, właśnie, już poród za. Ale myślę, że to jeszcze nie nastąpi w tym odcinku. Bo myślę, że szybciej Afrodyta powinna mieć urodziny, niż powinny być narodziny kolejnego dziecka. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, dzieciaki odrobiły ocen, odrobiły pracę domową. Niestety nic więcej zrobić nie mogą. Zaliczenia dodatkowego, wiecie co? Nie. Nie zrobimy to tak, ja po prostu wyjmę na przykład naleśniki, bo jest ich dużo i każdy, kto potrzebuje, sobie weźmie porcyjkę, bo na pewno wszyscy są po szkole głodni. O, i wszyscy chyba też muszą iść się kąpać. Proszę bardzo, wszyscy razem odrobili lekcję, proszę bardzo. I wszyscy razem mogą sobie tutaj zjeść, a ty, kochanie, możesz iść spać, bo jesteś zmęczona, ta ciąża tobie nie służy. O, proszę. Ale biedny, idziesz tam jeść. No dobrze. Co potrzebujecie? Ty potrzebujesz siku, a więc pójdziesz tutaj, jak skończysz. Ty nie potrzebujesz siku. Dobra, zamienimy to. Zamienimy, bo jest nam potrzebne. I ty też później potrzebujesz siku. Ok. A więc ty i ty pójdziecie w kolejnych falach, bo ty potrzebujesz się wykąpać, a ty potrzebujesz siku. No i czekamy. Czekamy, Afrodyta. Na twoje powiadomienie o urodzinach, kochanie. Czekamy, czekamy, czekamy niecierpliwie. Czekamy. Kacper, ja wiem, że chciałbyś nas odwiedzić i w ogóle, ale powstrzymaj się troszeczkę. My mamy co robić. Dobra, pierwsze osoby idą na toalety. Dobrze. Pierwsze osoby skończyły korzystać z toalety. Toaleta i prysznic. A tu toaleta, proszę bardzo. Ktoś ty jest? Mirosław Maślanka, ja z tobą jeszcze nie flirtowałam. A więc kto ty jesteś? Nie wiem. Dobra, możesz iść pooglądać aktualny kanał, jeśli chcesz. Jak ty, ty też możesz iść pooglądać aktualny kanał. Nie musisz jeszcze iść spać. Możesz jak najbardziej swoją tutaj zabawę poprawić. A jak tutaj ty? No myślę, że zabawa nie jest na najgorszym poziomie. Myślę, że jeszcze mógłbyś wziąć prysznic. Bo też już powoli widzę, że tobie potrzeba, a w ogóle powinniście wziąć parasole. Bo wam nie wzięłam, a później zapomnę. Możesz mieć ten parasol, a ty za chwilę też będziesz brał. O, proszę bardzo, możesz mieć ten parasol. Bardzo dobrze. Więc parasole są. Ładny strój masz. Lekko tylko zmienić i będzie ok. Wiesz co, jak chcesz iść spać? Aha, to się zepsuło. Dobra, zamienimy. Czy możesz iść spać? W sumie możesz, jest godzina 21. Jak chcesz, to możesz iść spać, jak najbardziej. Nie będę tego tutaj negować. Możecie w sumie już wszyscy powoli iść spać. Proszę bardzo, śpi. I śpi. A ty nie wziąłeś sobie jedzenia? Halo, miałeś, chyba tobie dawałam, żebyś wziął jedzenie. Dobra, może jak coś wyjęłam. O, i oczywiście na kominku talerze. No oczywiście, że na kominku talerze. No po prostu... Nie, kominek nie może być bez talerzy, co nie? Musi być z talerzami. Ej, gdzie moje powiadomienie o urodzinach? Halo, przecież powinno być. Było, że we wtorek Afrodyta ma urodziny. Halo? Halo, halo, żeby mi sama za chwilę z kołyski nie wyskoczyła, no. Wydaje ci, musiała mieć naprawdę bardzo, bardzo późno w nocy to powiadomienie. Jak mówiłam, wydawało mi się, że będzie miała z poniedziałku na wtorek, a jednak ma z wtorku na środę. Źle odczytałam intencje gry. No. Halo? Gdzie to powiadomienie? Nie no, środa minęła, a my nadal powiadomienia o urodzinach nie mamy. Halo? Halo? No właśnie, bo tu na środę nie ma, że są jej urodziny. Halo, gro? Halo, halo? W takim razie, no... Nie wiem, albo przegapiłam. Musiałam chyba przegapić. Wiecie co? Uznajmy, że przegapiłam, że to było w czasie, wiecie, kiedy ja dla siebie grałam. I postarzmy ją. No bo musimy, no. Cóż, ale musimy to zrobić. A więc proszę bardzo, Afrodyta. Postarzamy ciebie. I tobie wylosowała się cecha ciekawa świata. Więc to będzie nasza mała ciekawska świata.
I widzę, że kolor włosów po mamusi. Proszę, proszę. No ale dobrze, widzę, że ktoś gdzieś na świecie przechodzi do innej grupy wiekowej. Nieładnie, nieładnie, bo ja bym chciała zapisać, czy to chodzi o jeszcze małą. Aha, bo ona musi, wiecie, przejść kilka. Tak, to chodziło o małą. No dobrze, w takim razie kładziesz małą, idziesz na toaletę. Ale żeby nie było porodu w tym odcinku, to ja w tym momencie pauzuję ten odcinek. Oczywiście po odcinku wchodzę i przebieram wszystkich, ustalam wszystkim ich stroje oraz wyprowadzę naszego Tomka i w następnym odcinku będę mogła Wam pokazać ich nowe stroje oraz zobaczymy poród kolejnego dziecka. Chyba to już będzie dziecko numer 8? Chyba tak. Ale musiałabym sprawdzić, bo się już pogubiłam. A więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu!